tu Mateusz z Mad Max. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na kwiecień. Karta żonglowania wyborami. Może ktoś stoi przed koniecznością podjęcia pewnej decyzji. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Co się zakończy? Ciekawe, słuchajcie, naprawdę. Na razie trochę sprzeczności się tutaj pojawiło. Jak Wy się przedstawiacie? A nie, chyba nie sprzeczności, już chyba wiem, o co chodzi. To chyba jest związane z tym, że to po prostu będzie luźniejszy miesiąc. Być może ktoś jest nawet na urlopie, ale ja mam wrażenie, że tutaj jest dużo do przemyślenia w kwietniu. Być może do zaplanowania. Coś tak jakby sobie, jakbyście sobie coś umyśliły i zastanawiacie się, czy w ogóle to jest dla Was, czy to robić, czy nie, a jak, a kiedy. Rada dla Was. I czego nie robić, czego unikać? No słuchajcie, poważne czytanie. Mi się wydaje, że ktoś może planować wyjazd, przeprowadzkę, remont. Wyzwaniowe czytanie dla mnie, szczerze mówiąc, dlatego że każda karta jest inna i wydaje mi się, że nie będę wymyślać, tylko po prostu zacznę od początku. Może to jakoś się ułoży. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ja sądzę, że ktoś z Was ma urlop bądź w ogóle luźniejszy miesiąc. O, zobaczcie, tutaj z przełożenia jest dla Was karta dziewiątki buław. A dziewiątka buław mogłaby przedstawiać w sytuację, w której przed czymś się odgradzacie. Ewentualnie podejmujecie decyzję, że w tym miesiącu skupiacie się tylko i wyłącznie na jakimś swoim celu, konkretnym jednym celu, no czy tam dwóch. Na tej zasadzie, że na przykład no marzy Wam się odmalowanie całego mieszkania samemu lub samej, no i dobra, no po pracy ciśniecie po prostu, robicie to. Nie myślicie tutaj o jakichś, no nie wiem, kuszących propozycjach ze strony znajomych, tylko Wy wiecie, że macie malowanie w tym miesiącu. O, na przykład. I temu się poświęcacie w 100%, czy tam wielkiej ilości procentów. Tutaj bym powiedział, że może być sytuacja, w której w ogóle potrzebujecie w tym miesiącu troszeczkę uciec od rzeczywistości. Nie wiem, co tam uciekacie, czy w książki, czy w filmy, czy w spacery, czy w pływanie, ale gdzieś mam wrażenie, że dobrze Wam to zrobi na głowę.
tak troszeczkę mniej wiadomości oglądać, mniej czytać gazet. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was karta dwójki monet, a jest to karta żonglowania wyborami. I ona rzeczywiście mówi o tym, że tutaj w tym miesiącu naprawdę trzeba zastanawiać się, czemu poświęcicie swoją uwagę, bo czasami tak jest, że stresujemy się wieloma rzeczami naraz, pomimo że nawet i tak już robimy, co możemy, a reszta jest od nas zupełnie niezależna. I chodzi tutaj właśnie o to, żeby wybrać to, na czym możecie się skupić, to, co możecie zrobić, a resztę w ogóle odpuścić. No kurczę, no nie mam wpływu na rezultat, no nie wiem, czegoś tam. Nie mam wpływu na pogodę. Po co się będę tym przejmować? Ale słuchajcie, dwójka monet to też jest w ogóle karta, która mogłaby sugerować, że ktoś z Was może ma zagwozdkę i musi się dokładnie zastanowić w tym miesiącu. Poważyć tutaj właśnie za i przeciw, no bo wydaje mi się, że ktoś z Was coś tam ma w głowie, co? Czego jeszcze nie jest pewien bądź pewna. Ta dwójka monet też bym powiedział, że jest to karta, która sugerowałaby jakiś wybór. No tak, czyli gdzieś najprawdopodobniej co nie wybierzecie i tak będzie git. O. Słuchajcie, i teraz przychodzi do Was karta piątki mieczy, a piątka mieczy mogłaby być kartą, która sugeruje lekkie poddanie się, ale na tej zasadzie, że być może gdzieś w tym miesiącu macie lenia, albo w ogóle rzeczywiście jest troszeczkę mniej obowiązków. No, lub jakieś tam frywolne rzeczy są Wam w głowie, no bo wiadomo, że wiosna. Piątka mieczy mogłaby mówić o braku komunikacji. No to tak jak słuchajcie, rzeczywiście jakby skorpiony troszeczkę potrzebowały uciec w swój własny świat w tym miesiącu. No, ewentualnie zaprosić sobie do tego świata kilka osób, ale to naprawdę wybranych przez Was. No nie mówię o tym, że jedziecie na cały miesiąc, nie wiem, na działkę, do lasu czy na urlop, ale wiecie, ograniczacie bardzo kontakt z osobami, które no jak się nie będziecie widzieli, widziały przez następne parę tygodni, to nic się nie stanie. Ograniczacie też użycie na przykład, no nie wiem, jakiegoś tam Facebooka czy coś tam na zasadzie, że no wiecie, że dobrze Wam to zrobi na układ nerwowy, a nic się nie stanie, jak nie przeczytacie dzisiaj newsów na przykład. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta ósemki buław. No a ósemka buław to jest właśnie szybka, konkretna komunikacja. To Wy jakbyście zwlekały przed podjęciem ważnej decyzji, przed wyciągnięciem do kogoś ręki lub rzeczywiście porozmawianiem. Ósemka buław to mogłaby być karta związana z taką dynamiką, z taką energią, taką wiecie, troszeczkę z takim rozedrganiem. To odchodzi do przeszłości. O co chodzi? W tym miesiącu dobry moment na naładowanie rzeczywiście swoich baterii tutaj biologicznych, ale też mam wrażenie, że będzie mniej stresu i będzie mniej takiego rozedrgania i to jest ważne. Wybaczcie. Zobaczcie, skorpiony, Wy się przedstawiacie jako karta czwórki kielichów. A czwórka kielichów właśnie przedstawia taką rozmyśloną, zamyśloną osóbkę, no, która nad czymś rzeczywiście się zastanawia. Jest przed nią jeden kielich i ona zastanawia się, czy go wybrać, czy nie. Czy wyciągnąć do niego rękę, czy zmierzać ku niemu. No to jakbyście na przykład wymyśliły przeprowadzkę, zmianę pracy, jakiś ważny remont, ale no teraz jest rzeczywiście czas na zrobienie planu, na zastanowienie się, czy rzeczywiście to jest dobry czas, czy jesteście gotowi, gotowe na takie poświęcenie, powiedzmy, energetyczne lub finansowe. Czwórka kielichów sugeruje, że bardzo szanujecie swoją przestrzeń i uważacie, kogo do niej zapraszacie. To już o tym wcześniej mówiłem. Tutaj jesteście w takim rozmyślonym nastroju trochę. Dużo marzycie. Zobaczcie. W Radzie jest dla Was karta wieży. A wieża mogłaby dosłownie mówić o zawaleniu się jakiejś budowli, która była budowana na chybiących się fundamentach. I chodzi o to, że rzeczywiście być może wypadałoby zrezygnować z kogoś lub z czegoś dla własnego dobra, po prostu sobie odpuścić.
Ewentualnie karta wieży też mogłaby sugerować budowanie fundamentów, które no już tutaj muszą być no, mocne, żeby ta budowla rzeczywiście ustała. I chodzi o to, że komuś, mam wrażenie, z Was marzy się ważna zmiana życiowa. Właśnie przeprowadzka za granicę, przebranżowienie się, czy no nie wiem, zrobienie sobie grzywki, jeśli to jest dla Was ważną zmianą życiową. Rada jest: tak, zrób to. Potrzebujecie jakiegoś wstrząsu, żeby się zadziało. I jeśli chcecie wyjść z marazmu, jeśli rzeczywiście był, no to trzeba, słuchajcie, no coś zacząć z tym robić. Nie czekać, aż on sam odejdzie. Karta radzi, żeby rzeczywiście zaryzykować i zrobić coś szalonego w tym miesiącu. A to Was pobudzi. Czego nie robić, czego unikać? No i słuchajcie, no jest to właśnie momento. Karta siódemki monet, czyli karta oczekiwania, zwlekania, zastanawiania się. To jest do osób, które rzeczywiście coś sobie tam umyśliły i zastanawiają się, czy ku temu zmierzać. Karty jednoznacznie mówią: tak, ryzykować, próbować, zmieniać, no odmienić swoje życie. Nawet jeśli to jest pomalowanie całego mieszkania na zielono, różowo, czy tam niebiesko, czy każdego pokoju inaczej. Coś Wam się przyda, tak, do odświeżenia. Wiecie, co macie robić, ale też jest taka informacja, żeby w ogóle pozwolić sobie na to, żeby ten miesiąc był spokojniejszy. Nic się nie stanie. Korzystajcie z pogody. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia? I to mi się podoba. Co przychodzi do singli? Ewentualnie jak przedstawia się Wasz partner lub partnerka w relacji. O! No dobrze. Szóstka buław. Jak Wy się przedstawiacie? Ale silne karty, no dobrze. Dobrze, dobrze. Rada dla Was, skorpiony i skorpionice. Czego nie robić, czego raczej unikać? Słuchajcie, mam wrażenie, że w pewnej relacji jest sporo ego, sporo wytykania sobie błędów, czepiania się, ewentualnie takiego takiej upartości strasznej, że jedno drugiemu nie chce w ogóle przepuścić, ale to zaraz. No, jeśli chodzi o single, to też całkiem nieźle bym powiedział. Nie widzę tutaj kart miłościowych, ale nawet romansowe bym powiedział. To bym widział. Zacznijmy od tego, że w związkach z przełożenia jest trójka mieczy i jest to karta złamanego serca, żalu, zawodu, jakiegoś napięcia. Ale patrząc na całość czytania, myślę, że jest to energia z poprzednich tygodni lub miesięcy. No to jakby rzeczywiście gdzieś tutaj wyszło słońce po tym okropnym deszczu. Ja mam wrażenie, że coś w tym miesiącu może Wam się przypomnieć. Coś z przeszłości, jakiś żal, jakiś foch. I jest to rzeczywiście czas najwyższy, aby o tym porozmawiać i ze sobą zostawić, przepracować koniec. W sensie nie relacji koniec, tylko koniec tego problemu. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia trójka mieczy. A ta karta właśnie mogłaby mówić o złamanym sercu. O tym, że ktoś Was źle potraktował. O tym, że być może teraz obawiacie się zaangażowania emocjonalnego, albo w ogóle wydaje Wam się, że wszyscy są tacy sami albo takie same. I szczerze mówiąc, jest to miesiąc poradzenia sobie z taką energią. Dosłownie Wam to mówię. Wasze serce gdzieś już nie będzie krwawiło, ewentualnie gdzieś zacznie rozkwitać na wiosnę. Słuchajcie, dla związków w ogólnej energii jest dla Was szóstka monet, a jest to karta charytatywności, ale też właśnie karta równowagi w braniu i dawaniu.
No gdzieś tutaj szale są wyrównane. Gdzieś tutaj mam wrażenie, że jest, ma szansę zapanować jakiś spokój, harmonia, przynajmniej chociaż troszeczkę, słuchajcie, no bo wiadomo, że tam w 100% się nie da. Ta karta mówi dosłownie, że jedna osoba i druga osoba gdzieś w równym stopniu się starają i są zaangażowane w te relacje. Tak bym powiedział. Tutaj dajecie sobie tyle samo, ile bierzecie. I to jest bardzo ważne, już uważam. Jeśli chodzi o single, to szóstka monet w ogólnej energii, no mówi o tym, że rzeczywiście ktoś tutaj chyba Was będzie chciał lub chciała zaczepić, bo no jest to karta charytatywności i ona przedstawia mężczyznę, a czy tam kobietę, w zależności od tego, co lubicie, który coś ofiaruje. I ja mam wrażenie, że też, słuchajcie, jesteście w stanie trzeźwo pomyśleć o tym, czy rzeczywiście to, że ktoś mnie zranił wcześniej, czy rzeczywiście znaczy to, że już nigdy nikogo nie poznam, albo każdy jest taki sam, albo taka sama? Nie. I zaczynacie rzeczywiście nabierać nadziei, że tak nie jest. Jak pokazuje się partner lub partnerka w związku? Zobaczcie. Szóstka buław, karta triumfu, karta zwycięstwa. Powiedziałbym tak. Tutaj rzeczywiście jesteście w stanie zażegnać jakiś kryzys, jakąś problematyczną sytuację. Jasne, wasza druga połówka pokazuje się czasami jako trochę egoistycznie, ewentualnie osoba, która lubi tutaj zaczepić i podjudzić, ale to słuchajcie z miłości, bo szóstka buław mogłaby zasugerować, że ktoś jest pewna no relacji z wami. Ktoś chce tutaj w niej być i ktoś chce o nią walczyć, bo czuje się w niej i z wami dobrze. Co przychodzi do singli? Do singli przychodzi szóstka buław, no, czyli właśnie karta zwycięstwa, karta wygranej nad na przykład złamanym sercem, nad takimi ograniczeniami i negatywnymi wierzeniami a propos miłości. Tutaj też widzę sytuację, w której ktoś powraca z przeszłości i najprawdopodobniej chce po prostu romansować z wami. Powiedziałbym, że gdzieś to... że gdzieś co? Że gdzieś... no, nie wchodzicie w to znowu. Ku ogromnemu swojemu zadowoleniu i ku swojej dumie. Nie dajecie się zbałamucić. Tutaj bym też powiedział, że pewne single poznają osobę, która bardzo chce coś z wami. Zobaczcie, w ogólnej, nie w ogólnej, jak skorpiony i skorpionice przedstawiają się w związkach jako karta cesarza, czy tam cesarzowej. Osoba, która też lubi sobie porządzić, która lubi, słuchajcie, mieć kontrolę na tym, co się dzieje. Ale to jest ważne, bo nie ma tutaj chowania się po kątach i braku komunikacji, tylko są szczere rozmowy. Słuchaj, Zenek, czy tam Kryśka, o co ci chodzi? Rozmawiamy tu i teraz. I rzeczywiście to się dzieje. Zobaczcie. Tu są dwie naprawdę silne osobowości, które czasami lubią się ze sobą spotyczkować, że tak powiem, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby coś właśnie wyjaśnić i zostawić ze sobą. Super. Karta cesarza pokazuje Was jako osobę, która gdzieś jest pewna swojej relacji i swojego, w cudzysłowie, w ogromnym cudzysłowie, bo to zabrzmi przedmiotowo, miejsca w relacji. Czyli, że rzeczywiście nie ma tak, że jedno skacze na rzęsach, drugie leży brzuszyskiem do góry wywalonym. Przepraszam za kolokwializmy. Tylko rzeczywiście, no tutaj jedno i drugie jest wysoko bardzo. Na równi. Jak się przedstawiają single? No, jako karta cesarza lub cesarzowej. No i słuchajcie, pokazujecie się jako osoba, która jest bardzo atrakcyjna dla innych, dlatego że jest pewna siebie, przebojowa, wie czego chce. No i nie ukrywam, że gdzieś tutaj czujecie pewnego rodzaju dowartościowanie, bo rzeczywiście ktoś tutaj bardzo mocno się stara. Nawet jeśli to jest było lub była, nie bierzecie tego, ekshumacji nie robicie, ale gdzieś cieszycie się, że jesteście, że tak powiem, jeszcze, no nie jeszcze, no, że takie emocje potraficie wzbudzić w innych.
Rada dla związków, dziewiątka monet. Jest to karta samowystarczalności finansowej. Nie wiem czemu, ale dla relacji, zwłaszcza które nie są jakieś takie z długim stażem albo nowe, wypadałoby wspólnie zainwestować pieniądze, założyć jakieś konto w banku, ale w ogóle, słuchajcie, robić coś wspólnie, bo ta karta mogłaby sugerować lekką samotność, że każdy ma swoje sprawy, a razem to tylko przed telewizorem na przykład. Słuchajcie, trzeba razem wychodzić z rutyny i razem robić coś ciekawego. Zróbcie sobie jakiś kurs, chodźcie na spacery, nie wiem, no śpiewajcie sobie cokolwiek. Rada dla singli jest taka, dziewiątka monet, karta samowystarczalności. Pokażcie samowystarczalność i wypnijcie się na eksa, na osobę, która zraniła wcześniej, na jakiegoś toksyka lub toksyczkę. Nawet wypnijcie się po prostu na przeszłość i wmawianie sobie, że już nic was dobrego nie spotka. Dziewiątka monet sugeruje, no, żeby gdzieś tutaj pozwolić komuś o was zabiegać, bo wydaje mi się, że będzie taka osoba. Dobrze wam to zrobi. Czego nie robić, czego unikać w związkach? No słuchajcie, właśnie jest to karta dziesiątki mieczy. Czyli karta, która mogłaby być związana przy waszym rozkładzie po prostu z rutyną, nudą i stagnacją. Wychodzić z rutyny. Zabrać Zenka czy Kryśkę rzeczywiście za rękę i iść na ten spacer. Iść na tańce. Iść do restauracji, nawet na ciastko. Słuchajcie, kiedy ostatnia była randka? Ano właśnie. Unikać rutyny. Czego nie robić, czego unikać, jeśli chodzi o single? Powiem tak, momento. Unikać osób, które rzeczywiście już kiedyś was zostawiły w trudnej sytuacji. Dziesiątka mieczy też sugeruje, żeby no właśnie takiej stagnacji unikać. Czyli ten miesiąc najprawdopodobniej będzie owocny w poznawaniu nowych osób, którym się będziecie podobać. Wy gdzieś, no, czy oni się wam będą podobać, to już zależy od was, ale jest to dobry start, żeby od maja na przykład już zacząć się umawiać. O, brylujcie w towarzystwie. Przejdźmy jeszcze do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? Dobrze, karta świętowania. Co do was przychodzi, co się pojawia? No dobrze, sama karta wypadła, widocznie tak miało być. Co odchodzi do przeszłości? Wybaczcie. Skorpiony i skorpionice, jak wy się przedstawiacie w pracy i w finansach? Osoba, która dużo się stara, ale to jest bardzo opłacalne. Mam wrażenie, że dajecie z siebie wszystko i bardzo angażujecie się w jakiś projekt, być może nawet jakiś nowy. Tutaj bym też powiedział, że śmiało rozmawiacie o swoich potrzebach z pracodawcą. Rada dla was. No właśnie, rozmawiać, próbować, przyspieszać pewne sprawy. Czego nie robić, czego unikać? O, niezłe czytanie. Oto to. Powiem, że jeśli chodzi też o sprawy jakieś związane z sądem, z alimentami, może z byłymi partnerami lub partnerkami, będzie dobrze. Wasze starania przyniosą rezultaty oczekiwane i tego się trzymajmy. Zobaczcie, z przełożenia jest karta dziesiątki monet. A jest to właśnie karta związana z stabilizacją finansową i z wielością tych monet. Najprawdopodobniej będzie coś świętować.
może dodatkowe zasilenie, a może to, że jest więcej niż ostatnio lub w ogóle więcej niż mniej. Dziesiątka monet, zobaczcie, mogłaby przedstawiać rodzinę, dom i mi się wydaje, że część z Was chce lub planuje zainwestować pieniądze w przeprowadzkę lub w jakiś remont. Nawet żeby sobie gdzieś tutaj odświeżyć swoje otoczenie lekko, na przykład nowymi kolorami na wiosnę. Tak bym zasugerował. Raczej stabilnie. Super. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Trójki Kielichów. No a Trójka Kielichów, jak tutaj możecie zauważyć, przedstawia trójkę świętujących, bawiących się osób, które wznoszą kielichy do góry. Będzie co świętować, słuchajcie. Albo to, że rzeczywiście jest w tym miesiącu więcej pieniędzy, albo to, że uda Wam się wynegocjować jakieś nowe warunki umowy lub dodatkowe pieniądze. Świętowanie może być też w ogóle związane, że z tymi sprawami sądowymi. Może komuś się uda odzyskać mieszkanie na przykład, albo jakiś testament wyjaśnić. W każdym razie karta zadowolenia i ta karta mówi też, że nie szczędzicie pieniędzy na swoje przyjemności i swoich przyjaciół, swojej rodziny. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Asa Mieczy. Och, taki ognisty jest tutaj. To bardzo dobrze, bo As Mieczy mógłby mówić o walce, ale też o początku nowej, takiej przenoszącej owoce i efekty komunikacji. O co chodzi? No jesteście w tym miesiącu super dyplomatami. Wiecie, z kim i o czym rozmawiać, żeby rzeczywiście Wam tam dodatkowo skapnęło. Warto, bo macie też Trójkę Kielichów. Tutaj bym powiedział, że jest odcięcie się od jakiejś złej pasy, która ostatnio była. Może być ona związana nawet po prostu z brakiem energii do wykonywania swojej pracy. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Pustelnika. No, a Pustelnik po pierwsze dużo sobie myśli, dużo się zastanawia i kontempluje, więc gdzieś wychodzi na to, że jakaś decyzja a propos pracy, edukacji lub rzeczywiście remontu czy tam przeprowadzki będzie podjęta szybko, z taką ekscytacją. Karta Pustelnika też pokazuje właśnie kogoś, kto pracuje w samotności i gdzieś wychodzi na to, że w tym miesiącu dzielicie się obowiązkami z innymi albo w ogóle widzicie chęć niesienia pomocy od Waszych współpracowników i przez to możecie troszeczkę odsapnąć. Ale tak czy siak, Wy się przedstawiacie jako karta Pazia Mieczy, a Paź Mieczy jest w coś bardzo zaangażowany. On czegoś bardzo chce, bardzo do tego dąży, więc powiedziałbym, że to, że Wam inni pomagają, to jest tylko na rękę. Powiedziałbym, że jesteście osobami, które umieją i chcą odkładać pieniądze na to, żeby później zainwestować je na przykład w remont, na przykład w swoją edukację lub kogoś ze swoich bliskich. Paź Mieczy ewidentnie pokazuje kogoś, kto umie się komunikować i rozmawiać o pieniądzach. A no właśnie, zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta ósemki buław, a ósemka buław to karta komunikacji, rozmów, negocjacji, takich konkretnych, ale przy tym Asie Mieczy jest informacja, że umiecie wyważyć ten konkret z jakąś dyplomatycznością i profesjonalizmem. Ósemka buław. Przyspieszać pewne sprawy, rozmawiać, komunikować się, negocjować, bo coś Wam się tutaj należy i najprawdopodobniej to dostaniecie. Czego nie robić, czego unikać? A jest to właśnie karta dziewiątki buław, która jest, zobaczcie, związana z takim odgradzaniem się, być może odrzucaniem czyjejś pomocy. Na przykład dla osób, które są hiperambitne, na zasadzie zostaw to, ja wszystko zrobię sam albo sama najlepiej, nie potrzebuję pomocy. Informacja jest, żeby takiej pomocy nie odrzucać, ale też w ogóle, słuchajcie, żeby nie zamykać się na jakąś swoją wizję, a propos właśnie remontu, przeprowadzki, na coś, na co odkładacie pieniądze. Jest to rzeczywiście realne, tak bym zasugerował.
Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i pa, pa.